Cześć, Stefan Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten upalny dzień i w nowym sezonie w grze Brawl Stars. Moi kochani, 13 sezon właśnie za chwileczkę się rozpocznie. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie nowe skiny, nowego zadmiarza oraz nowe tryby. Więc mój kochany widzu, jeżeli dawno nie grałeś w Brawl Stars, zaloguj się do gierki, bo naprawdę szykuje się mega zabawa. Jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, no i koniecznie stawcie łapkę w górę. Teraz poleci krótki film podesłany mojego widza, który zrobił zakupy z kodem Farrell, podesłał mi filmik i dzięki temu wygrał kod PSC o wartości Megaboxa. Gratuluję! Sekund. Kto się cieszy na nowy sezon, zostawia łapkę w górę koniecznie i moi drodzy, nic się nie zmieniło, trzeba wyjść i wejść jeszcze raz i mamy to! Głębinowa zadyma, sezon 13 Brawl Stars. Waszym zadaniem, moi kochani, jest napisanie w komentarzu, od którego sezonu gracie w BS-a. My w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie nie 100 stopni. A dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, teraz chodzę sobie na siłownię, jeżdżę na rowerku zawsze po treningu, mam taką godzinę wolną, więc gram sobie w Brawl Stars. Chciałbym sobie coś poodblokowywać, bo wiecie, ja od razu kupię cały karnet i nie mam co do odblokowania. A tak sobie dzisiaj kupimy 30 stopni do Otisa, a resztę stopni sam odblokuję. Czeka na ciebie, Deep Sea! Wyjątkowe przebranie spraya, odznaki Otis i więcej do dzieła, moi drodzy. Na samym początku pamiętajcie, zanim zrobicie zakupy, pójdźcie na sam koniec, wpiszcie kod Farrell, który setuje się co tydzień. Jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrajcie krótki filmik albo zróbcie screena, podeślijcie na mój e-mail kodfarrell@gmail.com. Wtedy wasze zgłoszenie trafia do puli losów, w których rozlosowywuję kody PSC o wartości Megaboxa. Oczywiście od razu wbijamy karnet zadymiarski. Przejdź do sklepu, musimy kupić więcej gemów. Ja oczywiście będę kupował karnet za 249 gemów. Kupujemy ofertę za stówkę. Na moje konto trafia 360 gemów. I kupujemy ulepszony karnet zadymiarski z 10 poziomami. Na samym początku odblokujemy sobie Rekina Colta za pierwszy poziom. Każdy musi mieć go, no każdy musi mieć tego Colta w swojej kolekcji, bo jest naprawdę przekozacki. Mamy też mega skrzynki, punkty mocy. Na chwilę obecną sobie je ominiemy. Pakiet odznak, Jackie, Edgar, Shelly. No i oczywiście kupujemy stopnie karnetu. Mam nadzieję, że mi starczy do 30. Oj, chyba nie starczy, a gdzie dokupić jeszcze? Ojeju, ale ja zrąbałem akcję. Zapomniałem, za stopnie karnetu kosztują 30 gemów. Ja myślałem, że są po 10. Mogłem kupić od razu ofertę za 240. I wjeżdżamy od razu w poziomy jak dzik. Uwaga, kolejny poziom, kolejny poziom. Odblokowujemy spraya. Kolejny. 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 Gdzie ten Otis? Panie Otisie, pokaż się pan. Jest, na 30 poziomie. I moi drodzy, mamy Otisa. Ale dobrze, na początku sobie jeszcze odbierzmy. Tutaj coś było, nowy spray. Okej, okay, odblokowane. I coś jeszcze mamy? Gemy, pakiet odznak, nic więcej nie było. Dobra, to gemy zawijamy, 10 się zwróciło, 20 kolejnych się zwróciło, więc jeden stopień karnetu. No i odblokowywujemy nowego Otisa, nowy chromatyczny zadymiarz, Otis. Otis to artysta uliczny, który żyje w głębinach z kumpelą rozgwiazdą Kill. Kill, Kill. Wspólnie malują grafity w całym parku Star. Wybierzmy sobie nowego zadymiarza, oczywiście, że tak. I moi drodzy, chciałem jeszcze sprawdzić coś. 6, 7, 8 skin do Colta. No nie mam po prostu pytań. Szczerze, wolałbym, żeby jakiś inny zadymiarz dostał skina na dzień dobry. Na przykład Poco, bo do niego jest mało skinów. To by było o wiele, wiele lepsze. Może od razu, moi drodzy, zagrajmy sobie nowy tryb. Mystery Mode. Deep Sea and Modifiers. Wiecie co? Czemu ten w ogóle tryb nie jest jeszcze przetłumaczony? Widzicie to? Że gramy Siege'a, to jeszcze respią się buty. Co jest? I są leczące grzybki. Ten tryb będzie zwariowany. Czy wy to widzicie? Kto coś takiego wymyśla? Okej, ult poleciał potężny, ale udało mi się na szczęście uciec. Przecież mój bot rozwali im cały save. Bo my tutaj nie zbieraliśmy śrubeczek, z tego co rozumiem. Czy to jest nasz save? O co chodzi? Niszcie to! Koniec rozgrywki. Dobra. Udało nam się wygrać. Porąbana akcja. Skoro zagraliśmy taki zwariowany tryb, to teraz by się przydało troszeczkę nafaszerować naszego Otiska punktami mocy. Plus 25. O, kolejne gemy. Plus 25. Plus 50. Plus 50.
plus 50, plus 50, 125, dobra. Jeszcze oczywiście w lidze klubowej w sklepie będę mógł kupić punkty, specjalnie je farmiłem, żeby tutaj do Otiska doładować. Nie, 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 nie chcę Leona. Otisa. Plus 100. I dobra, wszystkie punkty już wpakowałem w Otisa, teraz wystarczy wbić i go ulepszyć. Kolejny megaboksik, wróg idzie, pak, 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 pak. Jest! Mamy to, gadżet, śpiąca gwiazda! Następna rozgwiazda pozostanie na ziemi, jeśli nie trafi wroga. Czekając bez ruchu, a zbliży się do niej wróg. Zarąbiście! Ole sroga skrzynka, ta skrzynka jest mocna. 2, 4, 6, 8 różnych rzeczy. Wow! Zagrajmy sobie, moi kochani, mój ulubiony tryb, czyli starcie solo. Zapolujmy na jakiegoś zadymiarza, mamy szelkę, którą od razu na daleko będę obijał. Wyskakujemy. I Shelly chce mojego Cuba skroić. Jak ona, dlaczego ona to zrobiła i poleciała do przodu. Doganiamy ją. Parę lotisem się nawet Shelly nie boi na blisko. A jak? Chodź tutaj, pyk. I teraz ci robię dojazd, pyk. Leżysz. Łatwiutko. Mamy tutaj skrzyneczkę. Podnosimy kolejnego power Cuba. Obijamy Dynamike'a. Blokujemy jego ruch. I Dynamike nie może nam nic zrobić. Leci. Przyklejona na niego moja gwiazdka. Obijamy. To powinno być easy, to powinno być easy. Czy dostanie? Dostał ostatni strzał. Colt 5, to jest dużo, to jest dużo. Jeszcze ma ulta, on będzie ultował. Wow, 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 było blisko. Było blisko. Kładziemy tutaj rozgwiazdę. Patrzcie na środku. Na środku kładę rozgwiazdę. Dostał akurat Colt na dziąsło, dobra, to dojeżdżam go teraz. Pada 200 HP. Dobra, to jest ból. Tak. Porobiłem, porobiłem, porobiłem. Muszę uciekać. Bulek, zostaw, 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 Bulek! 500 HP! Dobra, biorę te cuby. Gdzie ten ból? Dajemy ją gdzieś w te miejsce! I ona tutaj sobie śpi. Czekamy, aż ból podejdzie, będzie mnie szukał. I się właduje w sidła. Idzie, idzie! Zblokowany! I dojazd mu robię na blisko! Pach, 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 ultuje! Chłop, uciek w krzaki, nie mam pytań! Psst. Po nim! Game over! Śmieszny jest ten Otis, nie ma co gadać. Bardzo fajny, zamiast ciekawy, a na pewno będzie ciekawszy w innych trybach, takich jak Brawl Ball czy coś. Sprawdźmy go w innych trybach. Zagramy sobie oczywiście ligę klubową i proszę każdego, kto jest w moim klubie, żeby grał te mecze, bo można zgarnąć w łatwy sposób żetony te czerwone, później można sobie kupić za jakieś punkty mocy albo skinki, więc polecam każdemu. Gramy teraz sobie knockout. Ja mam tutaj, moi drodzy, dobijamy, dobijamy. Cofnij się, nie padaj! New York City, czy jak tam się nazywasz? Nie padaj! Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Nie mogę za nim stać, bo mają Penny. Jest tutaj dwóch ich w krzaku. Przydałoby się jakoś zblokować fajnie szybko. Dobra. Dobra, dostała. Wow, 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 wow. Niszczę go. Dobra, mortar zniszczony. Uciekam, uciekam, bo mnie dojedzie. Uciekam, uciekam, uciekam. O dobra, są dymy. Blokuje, ruchy lub blokuje. Nice, runda wygrana, pięknie. Oczywiście też już jest dostępna nowa Liga Mocy, gdzie będziemy mogli zgarnąć listonosza Broka. Ja oczywiście Liga Mocy już zaczynam dzisiaj grać, więc będzie na pewno ciekawie. Zobaczmy sobie, co kandydaci dnia przygotowali. Mam Kła w drużynie, więc spoko. Ale ten będzie nas daleko obijał, dobra, obijam, obijam ich. Pek, 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 pek. Dobra, Eevee leży, będzie leżała Eve. Eve leży. Dawaj, ja podjeżdżam go na blisko. Od razu git. Mam mało życia, mam bardzo mało życia. Muszę poczekać. Uważaj na Bonnie, gościu. Chłop się nazywa Hej. Jakiś mój widz, pozdrawiamy pana Hej. Dobra, blokuję ruchy. Bonnie zblokowana? Nie trafiłem, najgorzej. Dojeżdżam je, dojeżdżam je. No i to by było na tyle. Okej, okay, jakiś wyścig śmierci. Kto pierwszy, ten lepszy. No to let's go. Ja od razu poleciałem, co oni robią? Na co oni czekali? Na co oni czekali? Co jest? Chmury się już do mnie zbliżają. Widzę, tam walka trwa, a ja stoję w jakimś bezpiecznym miejscu. Nikt w ogóle nie przeskoczył, przecież było tyle tych trampolin. Nie kumam tego. Zaraz będzie pewnie wielkie starcie, bo chłop już ma pierdyliard power cubesów, coś mi się wydaje. Dobra. Mnie bije po ile? Po 500. Staram się uleczyć. Jest! Jest! Odejdź ode mnie, stary! O, 164 HP mu zostawiłem! Niesamowite!
zagrajmy sobie teraz tryb łowcy, gdzie muszę zrobić jak najszybciej 10 fragów. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mój będzie. Dobijam poko. Tak, porobiony. Pozycja 4 na 10. Lubię ten tryb. Oj kurczę, ze Stu mogę się zmierzyć, ale mogę przegrać. Dobra, kolejny. Okej. Dobra, Jessie, muszę niestety zblokować, bo nie damy jej rady. Padła. Poczekam na życie, bo mnie El Primo goni. Dojazd mu robię. Padnę, żyję. Karl, muszę go blokować. Blokuję Karla, ale mnie dojeżdża Nita niestety. Najgorzej, druga pozycja. Muszę dziś wbić na tak zwanego krzywego Rika i zabrać komuś fraga, ukraść. Mój, nie! No i patrzcie. Zająłem tylko drugie miejsce, bo jakiś Colt skroił mi wszystkie fragi. Najgorzej. Podsumowując nowego zadymiarza Otisa, Kali od 1 do 10 daje mu 8. Dlaczego 8? Ponieważ nie zasługuje na więcej, bo tego ataki jakieś super mocne nie są. Jedyną fajną rzeczą w nim to jest ta rozgwiazda, która blokuje ruchy. Wiadomo, jeżeli będzie Otis na maksymalnym poziomie, będzie mocniej bił i wtedy te klinczowanie kogoś przy pomocy rozgwiazdy będzie o wiele, wiele skuteczniejsze. Ja się najbardziej cieszę z nowego sezonu, że jest nowa Liga Mocy, którą dzisiaj będę grał i będę chciał odblokować najnowszy skin do Colta. Dziękuję wam za dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Ja się z wami żegnam i w ten upalny dzień lecę do basenu się kąpać. Trzymajcie się, hej!